Poszłam przed siebie i ujrzałam domek, a przed domkiem stół nakryty do podwieczorku. Przy stole siedzieli szarak bez piątej klepki i zwariowany kapelusznik. Pomiędzy nimi na wpół uśpiony kiwał się suseł, na którym opierali się łokciami jak na poduszce. Stół był duży, ale wszyscy trzej siedzieli stłoczeni w jednym rogu. Dzień dobry. Nie ma miejsca. Nie ma miejsca. Właśnie, że jest mnóstwo miejsca. Pozwólcie, panowie, że usiądę. Proszę, poczęstuj się winem. Przecież tu nic nie ma prócz herbaty. Powinnaś ostrzyć sobie włosy. A pan powinien oduczyć się robienia przycinków, panie kapeluszniku. Jaka jest różnica między krukiem a piórnikiem? Między krukiem a piórnikiem? Zaraz, chwileczkę. Myślisz, że potrafisz znaleźć odpowiedź na to pytanie? Właśnie. No to mów, co myślisz? Ja myślę to, co mówię, a to jest właśnie to samo, proszę pana. Wcale nie. W ten sposób mogłabyś powiedzieć, że widzę to, co jem i jem to, co widzę, mają to samo znaczenie. Albo mogłabyś powiedzieć... Cicho, suśle. Mogłabyś powiedzieć, że oddycham, kiedy śpię, ma to samo znaczenie, co śpię, kiedy oddycham. Którego dziś mamy? Pierwszego. Drugiego. Trzeciego. Mój zegarek spóźnia się o 2 dni. Nic nie pomaga, chociaż walnąłem nim o stół. Nadal wskazuje 6, a mówiłem ci, suśle, że masło nie nadaje się do smarowania mechanizmu. To było najświeższe masło. Czekaj, wrzucę ten zegarek do herbaty, to może będzie chodził. Co się stało temu susłowi? Zasnął. Znalazłaś już rozwiązanie zagadki? Nie. A jaka jest odpowiedź? Nie mam pojęcia. Ani ja. Czy znasz piosenkę o słoniątku? Oczywiście. Jasne słoniątko późno dziś wstało, zagrać na trąbie czasu nie miało. Zagrać na trąbie czasu nie miało. Hej, 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 hej. Więc się zbierają zewsząd gromadnie, za chwilę pewnie zatrąbi ładnie, za chwilę pewnie zatrąbi ładnie. Hej, 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 hej. Ożywi wszystkie niedźwiedzie w lesie, znużone główki susłów podniesie, znużone główki susłów podniesie. Hej, hej. Hej, 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 hej. Więc chociaż w domu pęka ci głowa, jakże jest piękna ta pieśń słoniowa, jakże jest piękna ta pieśń słoniowa. Hej, 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 hej. Nalej sobie więcej herbaty. Jeszcze w ogóle nie piłam, panie szaraku, bez piątej klepki. Trudno więc, żebym nalała sobie więcej. Trudno, żebyś nalała sobie mniej, bo przecież nalać więcej niż nic jest bardzo łatwo. Przesuńmy się o jedno miejsce. To ten suseł zalał cały spodek. Czy ja też mam się przesunąć? Oczywiście. Nie mamy czasu na zmianę naczyń, bo ten podwieczorek trwa wiecznie. Dlaczego? Ponieważ na moim zegarku jest zawsze 6, a o 6 jada się podwieczorek. Ale przecież... Dość tych pytań. Niech suseł nam coś opowie. Hej, hej, suśle, opowiedz coś. Były sobie 3 siostry, które mieszkały na dnie studni. Jak długo tam mieszkały? Od studni oczywiście. A czym się żywiły? Syropem. Dlaczego syropem? Bo w tej studni był syrop. A nie musiało im być przyjemnie? Przeciwnie, było im wprost słodko. Że też ty nie rozumiesz najprostszych rzeczy. A wam się zdaje, że zjedliście na podwieczorek wszystkie rozumy. Aha, a kto teraz robi przycinki? No wiecie, mam tego dość.